z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Swoją kartkę wysłałbym do dziadka Dobiesława, babci Renki i babci Basi. Oni nie żyją, ale chciałbym, żeby wiedzieli, że nadal mamy niepodległą. Cieszę się, że moje pokolenie zdążyło się jej doczekać. Do mojego syna, który urodził się w roku pierwszych wolnych wyborów. Do Lioszki z Moskwy, do Andrzeja z Rostowa. Do Polonii, do ludzi, którzy z różnych powodów są poza granicami Polski i tęsknią za ojczyzną. Do Alice i Anny z Berlina. Jedną kartkę wysłałbym komuś bliskiemu, na kim mi bardzo zależy. Kolegom sportowcom, którzy szukają szczęścia, przyjmując obywatelstwo innych krajów. A drugą wysłałbym sam sobie, bo ja sam czasem zapominam, że mam niepodległą i za mało się trochę z tego cieszę. Wszystkim dziennikarzom i fotoreporterom, którzy rozliczają przedstawicieli sztuki z prywatnego życia. Rodzicom, którzy jako pierwsi uczyli mnie patriotyzmu. Do Davida i Lindy z Londynu, do Johna z Kalifornii. Nam wszystkim. Pamiętajmy, że różnimy się po to, by się uzupełniać. Wyślijmy kartkę z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości. A i to jeszcze mojego przyjaciela Pawła, który mieszka na Saskiej.